Pierwsze otwarte Mistrzostwa Polski Północnej w Oyama Karate rozegrano w Słupsku. Zawody odbyły się w hali sportowej przy ulicy Niedziałkowskiego. Z zawodników słupskiego klubu złoto wywalczył Bartosz Fieducik, który wygrał w kategorii seniorów powyżej 80 kg. O złocie zadecydowała mniejsza waga słupszczanina. Również złoty krążek zdobył inny słupszczanin Konrad Malinowski. Stopień niżej na podium stanęli Mateusz Reczek i Paulina Dąbrowska, która została wicemistrzynią Polski Północnej. Brązowe medale dla słupskiego klubu Oyama Karate zdobyli Kamila Hase i Adam Drojman. W zmaganiach na słupskich matach brało udział 62 karateków reprezentujących 8 klubów. Zawodnicy rywalizowali w różnych kategoriach wiekowych i wagowych. Tak więc na macie kibice tej dyscypliny sportu mogli zobaczyć walki młodzików od 10 roku życia, juniorów do lat 18 i seniorów, którzy są już pełnoletni. Jak nam powiedział sędzia główny zawodów, a zarazem prezes pomorskiego klubu Oyama Karate, Waldemar Leończyk, poziom przygotowania zawodników jest bardzo wysoki. Na początek, przez pierwszy walk, który mieliśmy, praktycznie każdy jest trochę zestresowany, więc to widać. Ale przygotowanie techniczne jest dość wysokie jak na początek sezonu, bo praktycznie mamy dopiero początek sezonu, jak gdyby po wakacyjnej przerwie, jest to pierwszy turniej taki na przetarcie. Także jak na ten czas, na ten etap, to jest bardzo fajnie. Wśród sędziów można było dostrzec znanego słupskiego chirurga Zorana Stojcewa, który trenuje tę sztukę walk od 15 lat. Dodatkową atrakcją dla kibiców były walki seniorów, którzy rywalizowali w full kontakcie. Między innymi też mamy galę full kontaktu, czyli osoby trenujące u nas Oyama Karate, kickboxing, Muay Thai z połączonych kontaktowych rzeczy. Mają 3 gale po otwarciu mistrzostw o 16 godzinie. Organizatorem mistrzowskich zawodów był pomorski klub Oyama Karate i Centrum Sportowe Szogun.